ale myślę, że tutaj organizatorzy stanęli tak na wysokości zadania. Ogromny wkład pracy ze strony całego sztabu na czele z dyrektorem Zbyszkiem Gierczakiem. Miejmy nadzieję, a jestem przekonany, że emocji sportowej, które będą nas rozgrzewały dzisiaj tutaj nie zabraknie w pierwszym dniu 80. Mistrzostw Polski. Ale bardzo proszę, tak jak mówiłem, skusiliśmy troszkę ceremonię otwarcia z odwiedną temperaturę. Bardzo proszę, aby tu na scenie pojawili się pan wójt gminy Sławny, to Tadeusz Wojciechowski. Zapraszam sekretarz gminy pan Zbigniew Wilkę, kierownik Operator Oświaty, Promocji Kultury Sportu Sławny pani Halina Biskup. Zapraszam zastępcę burmistrza Otoczna, z nami obecny pan Andrzej Kasprzak, również prezes Odwiedzowego Związku Powiatowskiego pan Jarowski Arkadiusz. Również zapraszam pana Hieronima Hubera, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Bardzo proszę również radny gminy Sławny, pan wiceprzewodniczący Stanisław Zdumski, również pan radny Piotr Bełowski, pani Wanda Azięba. Zapraszam tutaj na scenę. Bardzo proszę, aby jeszcze tutaj wchodzić i zobaczymy również poznanie oczywiście obecny prezes Polskiego Związku Kowalskiego Dariusz Banaszek i zapraszam dyrektora sportowego Polskiego Związku Kowalskiego Andrzeja Piątka. Bardzo, bardzo prosimy. No i szanowni Państwo, za chwilę będzie ten podniosły moment. Zapraszam również sędzia główny Piotr Rusiecki, aby tutaj byli i dyrektor Mistrzostw Polski Zbigniew Gierczak. Szanowni Państwo, obniżyłem temperatura. Jest taka, jaka jest, ale mieścimy się w pewnych ramach przepisowych, dlatego też spokojnie, za chwilę tutaj króciutko, ale bardzo, bardzo w pięknym nastroju otworzymy oficjalnie 80. Mistrzostwa Polski. Bartosz Oleksiak, bardzo bym Cię prosił, Bartosz, żebyś tam dołączył do pocztu młodzież, no i oczywiście Tomek Budziński, zawodnik ze Sławna, będzie dzisiaj ciągnął tę biało-czerwoną flagę. Szanowni Państwo, bardzo proszę, abyśmy odegrali hymn Narodowy Polski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zawodnicy, kibice, a przede wszystkim zaproszeni goście. Sławny po raz kolejny jest organizatorem imprezy rangi Mistrzostw Polski. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszej gminy, ale zarazem są to duże zobowiązania, aby sprostać wymogom, jakie przed organizatorami stawia Polski Związek Kolarski, w tym przypadku w sprawie organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Pozwolicie, że bardzo serdecznie przywitam tutaj na gościnnej ziemi sławieńskiej po raz pierwszy w roli prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, pana Dariusza Banaszka. Witam serdecznie, panie prezesie. Prosimy do przodu, żeby zrobić kroczek. Witam jeszcze raz i gorące brawa, pana prezesa. Witam bardzo serdecznie dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Łodzi, kolegę Hieronima Hubera. Witam bardzo serdecznie dyrektora i naszego wielkiego przyjaciela, dyrektora Polskiego Związku Kolarskiego, pana Zbigniewa Piątka. Serdecznie witamy. Andrzeja, przepraszam, Piątka. Witam bardzo serdecznie zastępcę burmistrza miasta Opoczno, zaprzyjaźnionej gminy, mojej gminy rodzinnej, pana Andrzeja Kasprzaka. Witam bardzo serdecznie prezesa Okręgowego Związku Kolarskiego Łodzi, pana Arkadiusza Jarowskiego. Witam bardzo serdecznie radnych Rady Gminy Sławny na czele z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Sławny, panem Stanisławem Zdolskim, jako współorganizatorów.
Witam bardzo serdecznie prezesa klubu LKS Sławno, zarazem dyrektora wyścigu dzisiejszego pana Zbigniewa Gierczaka wraz z trenerem i zawodnikami tego klubu. Witam wszystkich zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Witam strażaków, służby medyczne, koła gospodyń, panie i panów dyrektorów, kibiców i wszystkich zagranych podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym 2017 Sławno. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym nie są pierwszymi mistrzostwami Polski. Myślę, że po zbudowaniu tras tych wyczynowych do kolarstwa przełajowego powstaną tutaj nie tylko ośrodki sportowe, ale również będzie to kolebka kolarstwa przełajowego, tak jak jest dziś kolarstwa górskiego. Jeżeli nie przyjmujemy wyborowi, szanowni państwo, bardzo proszę, aby niedolnie do przygotowaniu do Mistrzostw Polski złożył dyrektor Mistrzostw Polski Zbyszek Gierczak, biorąc wam profesor Dariusza Banaszka. Panie prezesie, melduję, że trasa Mistrzostw Polski przygotowana jest i proszę o otwarcie mistrzostw. Szanowni państwo, Mistrzostwa Polski Sławno 2017 uważam za otwarte. Chciałbym tylko na koniec jeszcze podziękować włodarzom gminy Sławno, wszystkim gościom za, już widzę, wspaniałą organizację tej imprezy, za trud włożony w tę organizację, a wszystkim zawodnikom życzę pomyłku. Dziękuję. Dziękujemy uprzejmie. Prezes Polskiego Związku Dariusz Banaszek, jeszcze słowo zostanie pana wójta. Dziękuję panie prezesie za uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski, a ja tylko przypomnę, że został powołany Komitet Honorowy Mistrzostw Polski w składzie Elżbieta Radziszewska, poseł na Sejm RP, Robert Telusz, poseł na Sejm RP, Zbigniew Rał, wojewoda łódzki, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Tadeusz Wojciechowski, gminy Sławno, Marek Wozów, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego, wielki działacz sportowy, Dariusz Klimczak, wicemarszałek województwa łódzkiego, odpowiedzialny za sport, Artur Bagieński, wicemarszałek województwa łódzkiego, mieszkaniec ziemi opoczyńskiej, Jana Skrzydewska, członek zarządu województwa łódzkiego, Dariusz Banaszek, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, Barbara Woźniak, dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Józef Ruch, starosta powiatu opoczyńskiego, Arkadiusz Jałowski, prezes Regionalnego Związku Kolarskiego w Łodzi i Zbigniew Świercz, prezes Łódzkiej Federacji Sportu. Dziękuję bardzo tym osobom, że przyjęli pracę w Komitecie Honorowym, a generalnymi sponsorami tych Mistrzostw Polski to Ceramika Paradyż, to Grudzej Las, firma Nordkal, Gwinderel i wiele, wiele sponsorów, którzy są widoczni na plakatach. Wszystkim dziękuję za wsparcie organizacji Mistrzostw Polski w kolacji przełajowej Sławno 2017. Proszę o Grzeszek. Proszę państwa, 80. Mistrzostwa Polski patronatem honorowym objął minister sportu Witold Bańka. Dziękuję. Szanowni państwo,